W dzisiejszym odcinku przed wami kowany, ale prop hunt. Także zaczynamy. Ja już tutaj słyszę, że gwiżdżą na nas, że tutaj na nas gwiżdżą, ale my ich za chwilę tutaj dopadniemy. I ja się boję, że oni się pozamieniali w jakieś takie małe, małe części. Ja mam tutaj ziomeczka. Ale gdzie on jest? Ej, dobra, jest. Dobra, ja teraz wpłynęłam sobie do budynku i tutaj słychać, że ktoś mnie tutaj woła. Ktoś mnie tutaj woła i tutaj wydaje mi się, że ktoś może być, bo tu jest dużo, dużo takich rzeczy. Szafeczka, kubeczki. Ej, oni tak naprawdę mogą być wszystkim, co? Dokładnie tak, oni mogą być wszystkim, ale najgorsze jest to, że na przykład mamy tutaj śmieci dostępne i inne małe, maluśkie przedmioty. I oczywiście my możemy sobie wszystko sprawdzać. Ja właśnie wyeliminowałam jedną osobę. Właśnie ja nie wiedziałem, co się dzieje. Czy ktoś troluje i kogoś po prostu wyeliminował? Dobra, ja idę i strzelam po prostu do wszystkiego, co się da. Co mi się wydaje, że może być typkiem. Też oni mogą być takimi też maciupimi jakimiś rzeczami. Tutaj ktoś w ogóle gwizdał na mnie. Tutaj sobie ktoś gwizda u mnie. I robi sobie ze mnie jaja, że tak powiem. Mnie też, oni cały czas gwizdają. Właśnie oni się odpalili jak... Ej, dobra, mam gościa, mam gościa, mam gościa. Chłopiec z ciężarówką, nie? Co ty gadasz? To taki sobie mały ten wybrał. Ej, mimo to, że budowałem tą mapę, to nie wiem naprawdę, co jest czym. W sensie, czy coś jest fejkiem, czy coś jest... No, no wiecie, o co chodzi. Ja jestem na górze mapy teraz. O, i tutaj patrzcie się, jaki podgląd mamy. Ewela, a w co ty byś się zamieniła? O, właśnie w taki coś, taki komin. Mam kolejnego gościa. Ja sobie wyszłam na górę i tutaj sobie z góry obserwuję i sobie strzelam. O, ja mam gościa na szafce i był połową w wodzie ten typ. Albo wiesz, za co bym się zamieniła? Za latarnię. Ja znalazłam 3 osoby, a ty? Ja też 3. O, to ale... jest gość. O, chłop jest ten! Chłop był... Boję mnie, kiedy amunicję, to tak się da? Ej, ja też teraz gościa znalazłam, powiedziałam, że to jest gość i to jest gość. Często się zamieniałem w takie białe kominy, nie wiem jak to nazwać. Ej, mam problem z wyjściem. Dlatego ja nigdzie nie wchodzę tam. Ja strzelam w latarnię, bo mi się wydaje, że ktoś z latarniami są. O, to może być gościu? Wydaje mi się, że więcej będzie osób w budynkach niż poza. Takie mam wrażenie. Że w budynkach, a mi się wydaje, że tutaj ta latarnia to gość. Nie. Dobra, ja schodzę na dół. Dobra, ja mam pudełko z owocami. XD. Kolejny, dobra, mam 2. A ja jestem teraz w takim pokoju, że oni mogą być normalnie wszystkim tutaj. Także ja tutaj po prostu się biorę za kasację. Nagle nie słyszę żadnych pingów. A ja na mega blisko słyszę. Ja nie wiem, gdzie ktoś jest. Tutaj, tym krzesłem? Tym, tym, tym. Ciekawie, czy to się tak na przykład da za jakiś mały przedmiot przebrać i iść, wiesz, do środka, do wody. Żeby spaść na dół, raczej się tak nie da. Ja mam znowu kolejną osobę i tak jak ty miałeś wcześniej, mam pudełko. Ja tu widzę jakiś kosz na śmieci, ale no to nie jest to. Barierki, pamiętaj o barierkach, Rafał. Słyszę coś na bardzo blisko. Co ten telewizor tu robi? Nie, dobra, myślałam, że to jest ktoś, ale... Jednak nie. I nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale nie mogę tą postacią jakoś tak przechodzić pod drzwiami, a wcześniej mogłem wszystko. Jesteś może za chudy? Możliwe. Ej, chłop był ulepszonym pojemnikiem i wyleciała z niego amunicja. Mam gościa. Patrzcie się, jak to wygląda idealnie. Stanął sobie tutaj jako krzesełko przy kąpie, nie? Ja mam kolejnego, jest w pojemniku. Ja idę do ciebie do góry. Tutaj jest tyle możliwości w tym budynku. Tu mogą być wszystkim. Ale ja się zastanawiam dalej, jak to jest, że jak ktoś jest pojemnikiem, to wylatuje z niego amo. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że ktoś tu jeszcze będzie. Ej, widzę gościa, jest kwiatkiem. Dybusiek. 1-0. No, kwiatka jeszcze nie spotkałam. Ja najczęściej te kominy albo krzesła. Ej, ale najlepsze jest to, że oni mogą się zamienić tylko i wyłącznie raz. Bo dzięki temu już na mnie uciekają tak łatwo. Ja idę tutaj do naszego budynku, gdzie się wcześniej prawie zablokowaliśmy. Także trzymaj za mnie kciuki. Patrzcie się, typek tutaj. To było dobre, to było dobre. Ja korzystam z twojej taktyki, że patrzę z góry. Staram się wejść do budynku, ale mi coś tu na razie nie wychodzi. Ktoś tu jest w tym dużym kwadraciaku. Ale kwadraciaka zostawmy na koniec, dlatego że tutaj później będzie strefa, więc bez sensu dwa razy to będzie sprawdzać. I mam gościa. Skąd wiedziałeś? No w sensie wystawał, tak nienaturalnie. Ja tutaj też wcześniej znalazłam jedną osobę, kominem był, ale ktoś tu jest, bo ktoś tutaj ten, nie? Coś pingło, no, coś to słyszałem. O, gdzieś tu, czekaj, właśnie tu. Gdzieś tu na blisko, gdzieś tu na blisko. I, ale to jest ciężkie, to jest strasznie ciężkie, żeby tak ludzi to znajdywać. Jest! Patrz, patrz, widzisz? Patrz. Pix.
Te, on chciał skubaniec uciec nam przez okno. A tu jeszcze ktoś jest. No to jeszcze niżej sprawdźmy. Ale myślisz, żeby mu się udało jako pojemnik, czy tam coś przejść, tak? Ewela, chodź za mną. Ja kogoś słyszę. Tam pod nami już chyba nikogo nie ma. O, i dokładnie, i mamy tego ziomeczka. Dobrze. Co to w ogóle jest? To wygląda tak nienaturalnie, że ja myślałam, że tu jest jakiś typek, a to nie jest żaden typek. O, ktoś tu, tutaj, ktoś tutaj mi coś dryndoli. Ej, ktoś tu nawołuje do mnie, a nie wiem skąd. Nie, oni z każdej strony nawołują, nie? Ej, po co to za gwizdanie? Ja nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście. Tu? Jest, dobra, mamy krzesło. Nie wiem, czy oni mogą się chować tak jakby pod wodą, czy nie. To już jest za ciężkie. Nie, pod wodą się nie da, bo by dostawali damage. Ktoś tu jest. To, dobra. Mamy tutaj budkę, taką w połowie w wodzie. U mnie ktoś cały czas gwizda, uwierz mi. I nie ma tu nikogo. Co? W sensie chłop gwizda na mnie i tu nie ma nikogo. Ja miałam ławkę, ale ja powiedziałam co? Bo ktoś tak mega gwiznął obok mnie i wiesz, i zastanawiałam się, gdzie to ktoś jest. Ten znak to jest typek albo ten. Nie. 22 osoby jeszcze do znalezienia. Ło, to jednak nie wiem, czy nam tak dobrze idzie. Widzowie, gwizdżemy teraz. Nikt nie gwizdże u mnie. U mnie gwizdżą i to pełno osób. Tak? No w tym dużym budynku, nie wiem, czy tutaj byłaś, ale... Ja tam idę do ciebie, bo ja tutaj nikogo nie słyszę. I chłop jest tam. Na buty. A koło tego, Big Bena, tego niebieskiego budynku, byłeś w tym niebieskim budynku? Nie wiem, chyba nie, tam nie byłem. To ja tam pójdę. No tutaj dużo osób gwizdże. Dobra, jest tutaj kibel, no to jest na pewno. Dobra, mamy ziomka. Jesteśmy, jak tu wejść teraz? Powiedz mi, Rafał. Mam kolejnego i to jest Dalien. Boję się, że stąd nie wyjdę. Czy ktoś jest trawą? Nie, trawą się nie da być. Kosz na śmieci? Nie no, w środku w domu taki kosz obciachowy. Tak szczerze, to tam może nikogo nie być tak naprawdę. Ale życzę ci tego, żeby ktoś tam był jednak. Nie ma tu nikogo. Ej, strefa zaczyna przechodzić dalej, także będzie nam coraz łatwiej. Zaczynamy jazdę, proszę państwa. Choineczki. Oni mogą być tymi takimi kwiatkami pływającymi po wodzie? Oni mogą być wszystkim. O, hydrant. No nie, patrzcie się, jak mnie to oszukało. Ej, ja mam beczkę biegającą. Ej, gościu. Ej, wydawało mi się na początku, że taki easy, a wcale nie jest taki easy, tak szczerze. Ej, ktoś mnie tu gwizda cały czas i jest zaraz z boku. Oni na pewno coś wyszukali takiego, że my się nawet nie spodziewamy, że oni mogą tym być. Tak mi się wydaje. Też mam takie wrażenie, a na tym kwadraciaku nie ma nic. Jest, opakowanie tu biegnie. Dobra, jedziemy po niego. O, mam kolejną osobę. Dobra, steadisz. Ten tu. Jest, dobra. Ej, to była dobra kampa. To była dobra kampa. Myślę, że to opakowanie tu gdzieś się schowało? Ej, coś tu było. Coś biega właśnie, nie? No nie wiem, czy... Może to ty. O, jest typek. Dobra. Pyknął akurat. Ja staram się popatrzeć też właśnie jeszcze z góry. Nikogo tu nie ma. O, ale wielki gość. Jest, dwóch drugiego znalazłam. Nice. W kiblu, Rafał pewnie w kiblu był. Widzę, mam. Ja też miałam teraz. Rzeci, no ja tego twojego miałem, nie? O to mi chodziło. Aha. Tak. Ej, ale ci dobrze idzie teraz, nice. Bo tu dużo osób jest w tym budynku, tu jest dużo rzeczy, wiesz? Dobra, mam gościa, mam kosz na śmieci. Znalazłam kolejną osobę. Od 10 minuty będziemy mogli używać płaszczaka, ale zostało bardzo mało osób. Mało osób? Ile zostało? 8 do znalezienia. Mi ktoś tutaj cały czas dryndoli, ale nie mogę go odszukać. I mi też, ten kamień, to nie wiem. Misie? Ja już tu... Misiem jest! Gdzie ten misiu uciekł? Ktoś był misiem! Ej, ja tu byłam wcześniej i nie widziałam tego misia. U mnie jest ktoś w domku, ale boi się wyjść. Ej, nie wiem, czy ja tu kogoś słyszę, bo ja jestem na takich innych słuchawkach. I być może mi się wydaje, ale no nie będę tu już kampił, bo za długo. Ej, strefa jest bardzo malutka i nikogo nie było, kto przechodził. Ja nie wiem, jak oni tutaj ten są. Gdzie oni tu są? Kwiatkiem! Mam! Przyłapałam jakiegoś wielkiego kwiatka, co wszedł w budynku. A ja mam gościa pod sobą i go nie widzę, ty, ja... Chłop się w ogóle nie zamienił, nie wiem dlaczego. I kucał tak i ty go nie widziałeś? To wstałem, tak się zamyśliłem. A ty gdzie ty jesteś? Ja jestem obok tego budynku, no, czekam jeszcze aż tu ludzie przepłyną, ale nikogo nie ma. No ktoś jest w tym domu. No jest, ale gdzie? Ktoś jest piętro niżej. Dobra, to idziemy. Jest jeden. Czym był?
pudełkiem na szafce i pięknie to wyglądało. 200 IQ typek. Ej, mnie już oczy bolą od takiego przyglądania. 20 sekund i będziemy mogli zjeść płaszczaka. Ewla, chodź na dach. Zrobimy to w taki sposób, że użyję ja jednego, będziemy wyeliminować i ty jednego i osoba, która zostanie ostatnia, wygra. Także 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Dobra, lecimy. Masz, widzisz? Aha, oznaczyło mi ciebie. Musisz zejść na sam dół. Na sam dół, dobrze. Ale widzę, misiem jest. Jak to? Jeden jest misiem. Ej, jak to jest możliwe? Przecież ja tutaj strzelam nie... Ej! Ja strzelałam cały czas tam, tylko komputer chyba strzały. Tak jakby, wiesz, nie dolatywało do niego. Czyli widzowie, teraz ta osoba, która zostanie odszukana, przegrywa i ma drugie miejsce. Zobaczmy, kogo mi zaznaczy. Dobra, o, i mamy śmieci. Tego się właśnie obawiałem. Tego się długi czas obawiałem, że to będą śmieci. A ja do tych śmieci, patrzcie się, do tego można strzelać, a to trzeba strzelić w sam środek. Ja też tam strzelałam milion razy. Okej, ja teraz wyeliminuję Ewelę, a Ewela wam pokaże, kto jest zwycięzcą. Chwila prawdy. Śmieci na dachu. Gdzie? Śmieci, czekaj. W rogu dachu przy strefie. Aha. Freku wygrywa dzisiejszy odcinek.